Zanim w ogóle zaczniemy... Wow, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Widzicie na mapie taką czarną kropkę? Co to może być? Czy to jest... Run. Cześć mordeczki, z tej strony Kaluch, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie, moi drodzy, w GTA 5 witam was Michael, który stoi sobie na środku skrzyżowania. W ogóle musimy się stąd szybko ulotnić, ponieważ no tamujemy ruch, trochę tutaj samochody się na nas denerwują i ludzie w ogóle w samochodach, a nie samochody. LOL! Dzisiaj, moi drodzy, Franklin po podróży, zmęczony w ogóle ciężką pracą tam w policji, chciał sobie troszeczkę odpocząć i dzisiaj przychodzi dla was z pomocą i dla mnie i dla Michaela modyfikacja, która pozwala nam wędko. I dziś będziemy zarabiać na tym właśnie, że będziemy wędkować i będziemy łowić sobie rybki. Ale zanim w ogóle zaczniemy, zobaczcie na stan konta Michaela. $750, moi drodzy, bardzo ciężka sytuacja finansowa. Michael nie do końca jest świadomy, co się stało, czy go okradziono, jak go nie było, nie wiem. Sam też on nie wie. Tak więc, moi drodzy, dzisiaj zajmujemy się zarabianiem hajsu. Tak więc klikam sobie F5, żebym załączył modyfikację. Oczywiście nie ma tutaj żadnej reakcji, ponieważ tak mod działa. Natomiast co musimy teraz zrobić, żeby zacząć w ogóle wędkować, moi drodzy? No co prawdziwy każdy wędkarz musi zrobić? Musi oczywiście kupić sobie przynętę, bez której ryby po prostu nie będą chciały brać. Tak więc ja oczywiście zaznaczam na mapie tutaj, w tym miejscu jest sklep spożywczy, bo już sobie w sumie ogarniałem wcześniej. Przesuwam sobie mikrofon, żebym widział mapkę, ponieważ no zawsze z tym mam problem. Pod prąd, a co tam, jolo, lecimy, moi drodzy. Właśnie, wow, a w ogóle to jest droga jednokierunkowa, no nieźle. Okej, lecimy sobie na miejsce, jeszcze 500 metrów. Co chciałbym powiedzieć, moi drodzy, że jeśli odcineczek wam się spodoba, bez żebrania tutaj po prostu, albo wam się nie spodoba, możecie zostawić ocenę, czy to łapkę w górę, czy w dół, wszystko zależy, moi drodzy, od was. W sumie to może tutaj na stacji benzynowej jest blisko, w sumie tu jest sklep spożywczy, tutaj możemy, w każdym dowolnym sklepie możemy kupić sobie przynętę. Aha, zamknięte. Puh, nie będziemy czekać, aż otworzą nam sklep. Przyjechaliśmy do innego, w którym już możemy wejść i zobaczcie, press F5 to buy a fishing rod. Tutaj chodzi chyba nie tyle o przynętę, co po prostu o żyłkę. Nie do końca jestem przekonany, co to znaczy rod, ale mniejsza. W każdym razie coś związanego z wędkarstwem. Klikam sobie F5. Kupiłem jedno za $10. No tego hajsu nie mamy za dużo. Myślę, że kupimy sobie... Dobra, jeszcze więcej, 4, 5, 6, 7, 8, może tak z 15 tych właśnie przynęt czy linek, chyba to chodzi o linkę właśnie taką wędkarską. No i dobra, mamy kupione, tak więc teraz, moi drodzy, musimy tylko i wyłącznie znaleźć dobre miejsce do łowienia ryb. Czy molo tutaj, to molo będzie dobrym rozwiązaniem, a spróbujmy tutaj przyjechać. Najwyżej wynajmiemy jakąś motorówkę i pojedziemy na otwarte morze. Jestem ciekaw w ogóle, co nam uda się dzisiaj złowić. Wiem, że nie tylko możemy złowić ryby, możemy złowić jakieś śmieci, które są po prostu w mieście porozrzucane. Tak więc, moi drodzy, myślę, że ja się szybko tam dostanę i widzimy się już za momenci. Okej, Michael, wita was już na molo. Jesteśmy w miejscu, gdzie będziemy mogli najprawdopodobniej zacząć łowić ryby. Tak więc sprawdźmy, jak to wszystko wygląda. Okej, jesteśmy. W lewym górnym rogu wyświetliła nam się już informacja, że po kliknięciu klawisza F5 po prostu zaczynamy łowić. Tak więc mamy też w plecaku 30 miejsc, 30 slotów. Tak więc zaczynamy, moi drodzy, wait for it. Zobaczymy, wow! Coś tutaj już nam bierze, Michael, czyś byś już na samym początku coś złowił? No zobaczmy, w każdym razie, wow, fajnie by było tam tą łódkę na przykład wynająć, zaraz to może zrobimy. Dobra, i co mamy? Wow, zobaczcie, i ryba nam wleciała, tutaj to jest bardzo ciekawe, że możemy zobaczyć tę rybę, która, nawet nie zobaczyłem jej wartości, na dole była napisana jej wartość. Tak więc to jest rzecz, pierwsza ryba w sumie, którą ułowiliśmy dzisiaj, tak więc no ja chcę dalej, kurczę, jedziemy za ciosem. Myślałem, że zaczniemy od jakiejś śmieci tutaj, a zaczęliśmy od razu z grubej ryby. Wow, jest kolejna rzecz, teraz piwo, no jak możecie zobaczyć. Raz ryba, raz piwo, no taką mamy tutaj wodę w Los Santos, że ona nie jest zbyt czysta, ale dobra, nie poddajemy się, lecimy dalej. Myślę, że tak 5 żyłek tutaj zmarnujemy i pójdziemy sobie w jakieś inne miejsce, albo w ogóle wynajmiemy łódkę, tak więc no zobaczymy, co tym razem nam się uda, uwaga. Alien egg, zobaczcie, jajo kosmity udało nam się złowić, no to jest już no naprawdę jakaś... Ej, fajnie to wygląda w ogóle, ciekawe co by z tego wyszło, szkoda, że nie ma takiej modyfikacji, że możemy zobaczyć, co w tym jaju jest, albo po prostu jakiś, nie wiem, homunculus mod czy coś, żebyśmy po prostu mogli to włożyć do inkubatora. W każdym razie, sandwich, no nieźle, kanapka, najpierw mamy jedną rybę,
która jest dosyć sporo warta, bo chyba tam było 20 albo 30 dolarów. Ale no to nie jest drop, na który liczyliśmy, ponieważ ja tu chciałem zarobić ostre pieniądze, a tak naprawdę nie mogę zarobić ostrych pieniędzy, okej? Okay? I co? Jest! Ryba warta 40 dolarów! Wow, zobaczcie jak ona świetnie wygląda. Naprawdę, naprawdę, te dwie ryby już, to już jest coś, to już mamy jakiś zysk rzędu 50 dolców. Wydaje mi się, że zwrócą nam się te żyłki, ale no wiadomo, że chcielibyśmy też troszeczkę zarobić. Okej. Okay. No kula do kręgli, zarąbiście. LOL! Witam serdecznie amatorów wędkarstwa, pozwólcie, że połowię sobie panowie z wami. Zobaczymy, czy tutaj jest jakiś lepszy drop. Co jest, ty? Wystraszyli się mnie? Nie, tylko proszę mnie nie bić czasem, no co, no... Ja wiem, że to pańska miejscówka... O, hot dog. No świetnie, wypad hot dog. Świetne tutaj rzeczy się łowi w tym Los Santos. Jestem z powrotem, moi drodzy, tam przy tym kole, gdzie możecie zobaczyć, jest wypożyczalnia takich oto świetnych łódek, które... To są takie żaglówki w sumie, żaglówko-motorówki. Zarąbiście to wygląda, patrzcie jak to świetnie wygląda z pierwszej osoby. Tak mało pływam w ogóle w GTA, że naprawdę się tym mega jaram. I tutaj mam nadzieję, że troszeczkę dalej sobie wypłyniemy i będzie coś lepszego. Coś lepszego niż hot dogi, kule do kręgla czy jaja kosmitów. Tak więc mam nadzieję, że tym razem Michael coś zarobi fajnego. No bo tak naprawdę dzisiaj zależy nam na zysku. Ponieważ no Michael nie jest jakoś zbyt ostatnio bogaty. Może został okradziony, nie wiem. Tu jakaś wycieczka jedzie, zobaczcie, oni bardziej wycieczkowo. No dobra, jestem już w takiej odległości, że wydaje mi się, że jak tutaj zacznę łowić, to może nam się udać coś złapać. Okej, klikam sobie F, mogę w tym momencie się poruszać i mogę łowić ryby, tak więc no zaczynamy, moi drodzy, zaczynamy. Myślę, że z tej strony, tutaj od strony słońca będzie lepiej to wyglądać wszystko. Tak więc okej, okay, let's go. Okej, okay, i co mamy? Patrzcie, od razu ryba za 45 dolarów wpada na nasz pokład. O mój Boże, mówiłem, że tutaj drop będzie naprawdę dobry. Tak więc Michael, lecimy za ciosem, mordo, lecimy, bo jest dobrze. Okej, okay, znowu jakaś ryba, która bierze dosyć ostro. 85 dolarów, czy wy to widzicie? Black Rockfish. O mój Boże, ale ta ryba świetnie wygląda. No to mamy już tych ryb naprawdę dużo, 4 w sumie, no ale bardzo dobrej wartości i bardzo dobrej jakości. Pizza, no wreszcie, no musiało być coś śmieciowego, tak więc moi drodzy, nie ma co przedłużać. Skoro wypadła nam teraz pizza, to po prostu musimy się stąd przemieścić, ponieważ zaczynamy już łowić śmieci, a na śmieciach nam nie zależy. Klikam sobie F1, zapisałem sobie klip do miniaturki. Tak się tworzy klipy do miniaturki, to znaczy miniaturki, że po prostu sobie nagrywam klip i potem wy go widzicie, tak więc no, tajemnica rozwiązana. Okej, okay, przyjechaliśmy w miejsce, gdzie nie powinno być w ogóle śmieci, ponieważ są tu takie tereny, gdzie naprawdę można połowić fajne rzeczy. Mam nadzieję, że jednak to się sprawdzi i że autor zadbał też właśnie o to. W ogóle zobaczmy, jak to z pierwszej osoby świetnie wygląda, no naprawdę. Okej, okay, co tym razem nam wyleci? Uwaga, Michael już wciąga to wszystko i... Ryba za 120 dolarów, czy wy to widzicie, moi drodzy? O mój Boże, to jakiś stealth hit się nazywa, no nieźle. Dalej lecimy za ciosem, ponieważ naprawdę już mi się zaczyna podobać. Mamy już ryb i na pewno nam się to wszystko zwróciło. Ale siedzenie samochodowe to jakoś mnie nie interesuje. Dobrze, że nam nie wpadło tu na pokład, ponieważ no ciężko by było. Tak więc zmieńmy teraz stronę. Czy jest, czy na, my w ogóle się przemieszczamy? To tak wygląda, jakbyśmy się przemieszczali, nie. Zakotwiczyliśmy, więc jest wszystko ok. No zobaczcie, Michael świetnie wygląda, chilluje się totalnie przed pracą policjanta. Gitara! No świetnie, gitara też nam się może przydać, ale ok. Ale nie sprzedamy jej za taką kwotę jak na przykład tą rybę, która leży na środku pokładu. Trzeba to w ogóle zaraz sprzedać i w ogóle zobaczycie, jak to też fajnie wygląda. To znaczy fajnie wygląda, po prostu klikamy jeden klawisz i ryby nam się sprzedają, ale oczywiście zarobimy. Wow, ryba wypadła! California Haybot, ale mamy ją przynajmniej w tym, w ekwipunku, bardzo mnie to cieszy. Okej, okay, idźmy tutaj, tutaj na rufie może zaczniemy łowić, bo jeszcze mamy ile tych rodców? 14, naprawdę? Nie sądziłem, że tak dużo rodców mamy jeszcze, no ale dobra, w każdym razie, co tym razem nam wyleci? Boże, to jest jak skrzynki w CS-ie, nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie. Znowu jajo kosmitów, no nieźle, lecimy dalej. Jajo kosmitów mnie za bardzo nie interesuje, może wypaść sobie, ale nie, nie wypadnie. Moi drodzy, piszcie w komentarzach, czy ta modyfikacja w ogóle wam się podoba i piszcie, czy chcecie, aby w kolejnym odcinku Michael został tym policjantem, tylko takim, wiecie, klawiszem najprawdopodobniej zostaniemy. Wow, żeby ta ryba nam nie wypadła. Wypadła ryba za 15 dolarów. Dupy nie urwało, ale przynajmniej jeden spławik, czy ta linka, nie wiem jak to się nazywa, nam się zwróciło. Te osoby, które wędkują, o, możecie też pisać w komentarzach oczywiście. Wow, kolejna ryba. Możecie pisać w komentarzach, kto z was wędkuje, albo co to dokładnie jest, po co poszedłem do sklepu. Ponieważ ja nie wędkuję, chciałbym kiedyś spróbować, ale jeszcze nie mam takiej możliwości. Co to było? Nieżywy policjant!
Trupa wyłowiliśmy. Dobra, myślę, że nie ma, jak trupy zaczynamy łowić, to jest bardzo złe miejsce, ja stąd spadam, jedziemy w ogóle sprzedać te ryby najprawdopodobniej i widzimy się już na miejscu. Zanim w ogóle zaczniemy, wow, nie wiem czy to był dobry pomysł, nie wiem czy to był dobry pomysł. Widzicie na mapie taką czarną kropkę? Co to może być? Czy to jest... Aaa, to jest rekin, dokładnie, nie, o fuck, spadamy stąd, spadamy, nie, na łódkę, Michael, o mój Boże, on tu pływa. Ale się teraz zesrałem, naprawdę, wysiadaj, nie wysiadaj, szybko! Wow! Pytanie, czy mogę go złowić w ogóle? Zastrzeliłem go, zobaczcie. Czy ja mogę go teraz zobaczyć, jak on wygląda? On leci na dno, zobaczcie, no zastrzeliłem go. Czy dobrze zrobiłem, nie wiem, działałem w obronie własnej. Tutaj te ryby w ogóle pływają. Rekin poszedł na dno, ale mnie przestraszył. O mój Boże, ja się zbieram w tym momencie. Tam, gdzie się sprzedaje rybki, widzimy się już za momencik, moi drodzy. Dzień powoli się kończy, moi drodzy. Piękny dzionek w ogóle dzisiaj był. Piękny drop, który możemy sprzedać dokładnie w tym miejscu. Tutaj sprzedaje się rybki. 8 rybek mamy do sprzedania i pytanie, ile za nie zarobimy. Uwaga, moi drodzy, mamy w tym momencie $600. Klikam sobie F5, $450 zysku. Ponad trzykrotny zysk, ponieważ tych linek tam było chyba za $150. Tak więc no, całkiem niezły drop dzisiaj. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Kiedy to oglądacie, mnie nie ma w domu i nie wiem, kurczę, czy nagrać wam drugi odcinek z tego, czy nie. Musicie dać oczywiście znać w komentarzach. A może kiedyś wrócimy do tej modyfikacji, jak wrócę po prostu. A jestem teraz poza domem przez 2 tygodnie. Tak więc moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Piszcie, te osoby, które wędkują, możecie pochwalić się oczywiście w komentarzach, jeśli wędkujecie. Dzięki wielkie, że oglądaliście, trzymajcie się. Zostawcie ocenę w dół lub w górę, jeśli wam się odcinek podobał lub nie podobał. Trzymajcie się, pa.